Stańcie dokoła trumny. Żadnej lampy, żadnej świecy w oknach zawieście całuny. Niech księżyca jasność blada szczelinami tu nie wpada. Tylko żywo, tylko śmiało. Jak kazałeś, tak się stało. Czyż co, Benuszyczki? Która w smole płonie, która marznie na dnie rzeczki. Przyzywamy was! Zaklinamy! Czy ta chatka mchem obrosła, co nie wychowała? Gdzie jabłonka ta wyniosła, co w ogrodzie stała? Znajdujemy się w Perkowicach i co tu się dzisiaj wydarzyło? Działy się dziady, część druga, ale przede wszystkim dziady jako obrzęd, happening. Chcieliśmy pokazać to, w jaki sposób nasi przodkowie spędzali ten czas przedzaduszny, bo robimy od wielu lat kontrę kulturową do tego, co nam się serwuje w popkulturze pod tytułem Halloween. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? Co to będzie? Gdy martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu, widzisz świat w proszku, w każdej gwiazdy skierca. Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu. Miej serce i patrzę w serce. Dziady to uroczystość obchodzona w wielu powiatach Litwy, Rus i Kurlandii na pamiątkę dziadów, czyli zmarłych przodków. Uroczystość ta początkiem swoim zasięga czasów pogańskich i zwała się niegdyś ucztą kozła, na której przewodniczył koźlarz, huslar, guślarz, razem kapłan i poeta. Dziady nasze mają to szczególnie, iż obrzędy pogańskie pomieszane są z wyobrażeniami religii chrześcijańskiej, zwłaszcza iż dzień zaduszny przypada około czasu tej uroczystości. W niektórych rejonach przodkom należało jednak zapewnić także możliwość wykąpania się i ogrzania. Ten ostatni warunek spełniano rozpalając ogniska, których funkcja tłumaczona jest niekiedy inaczej. Miały one oświetlać drogę wędrującym duszom, tak by nie zabłądziły i mogły spędzić tę noc wśród bliskich. Pozostałością tego zwyczaju są współczesne znicze zapalane na grobach. Pobożny cel święta, miejsca samotne, czas nocny, obrzędy fantastyczne niech przemówią do naszej wyobraźni, bo we wszystkich zmyśleniach można dostrzec dążenie moralne i pewne nauki gminnym sposobem przedstawiane. Gdy światłe duchowieństwo i właściciele ziemscy usiłowali wykorzystać ten zwyczaj, dziady odprawiano tajemnie w kaplicach lub pustych domach niedaleko cmentarza. Zostawiało się tam pospolicie ucztę z rozmaitego jadła, trunków, owoców i wywoływało się dusze nieboszczyków. W ramach obrzędów dziadów przybywające na ten świat dusze należało ugościć, aby zapewnić sobie ich przychylność i jednocześnie pomóc im w osiągnięciu spokoju w zaświatach. Podstawową formą obrzędową było karmienie i pojenie dusz, na przykład miodem, kaszą, jajkami, kutią i wódką, podczas specjalnych uczt. Zwyczaj częstowania zmarłych zdaje się być wspólny wszystkim ludom pogańskim. W dawnej Grecji, za czasów homerycznych, w Skandynawii, na wschodzie i dotąd, po wyspach Nowego Świata. Ale jak widać, te takie wierzenia pogańskie bardzo przyciągają ludzi.
wierzenia naszych przodków, czyli ludzi, którzy tutaj żyli przed wiekami na naszych terenach, a Mickiewiczowi udało się zachować tą ciągłość kulturową, którą my po prostu podtrzymujemy z tekstu tylko poetyckiego robimy pewne wydarzenie, co można poczuć w sobie, na sobie, obok siebie. Jest to pewna ekspresja pewnej ciągłości dziedzictwa naszego kulturowego. Tak, mówi pan, że można poczuć. Faktycznie można poczuć, aż ciarki po plecach przechodziły, podchodziły te osoby do poszczególnych osób. Nawet do mnie ktoś tam poczuł, też tak poczułam. Dlatego jest to happening. Chodzi o to, żebyśmy każdy przeżył swoją własną refleksję nad przemijaniem. I nie chodzi o kontekst rozśmieszenia, tak jak to jest w Halloween, ale pewnej refleksji, która jest bardzo mocno w rdzeniu nas, Polaków. Umrzeć, zasnąć i na tym koniec. Gdybyśmy wiedzieli, że raz zasnąwszy, zakończy na zawsze boleści serca i oby tysiączne właściwe naszej naturze wstrząśnienia. Kres taki byłby celem na tej ziemi najpożądańszym. Umrzeć, zasnąć. Zasnąć może śnić. Żyłyście z ludźmi pospołu, lecz od ludzkiej wolne skazy żyłyście nie nam.
nie światło. Lecz wonne skręcone wianki i na ścianie wiszą wysoko. Tak wysoko, o ziemianki, była wasza pierś i oko. Teraz wszystkie dusze razem, wszystkie i każdą z osobna, ostatnim wołam rozkazem. Dla was ta biesiada drobna, garście maku! Rzucam w każdy róg kaplicy. Jeszcze czego której braknie, która pragnie, która łaknie. Otwórzcie drzwi kaplicy, zapalcie lampy i świcy. Przeszła północ, kogut pieje, skończona straszna ofiara. Szczęśliwy, kto się w ciemnej nocy zamknął ciszę, kto ma sny i o chwilach prześnionych pamięta. Osób, które zechcą stworzyć do niego okoliczność. I ja bardzo dziękuję Stowarzyszeniu Przez Pryzmat za to, że takie okoliczności stwarzają. Również okoliczności do tego, aby uczyć kolejne pokolenia, już tak powiem, że warto takie wydarzenia organizować. Mamy taką nadzieję w przyszłości działać podobnie, bo to jest bardzo ważne dla integrowania społeczności. A teraz bardzo chciałabym już w naszym Pryzmatu imieniu podziękować wszystkim, którzy nas wspierają w organizacji tych działań. To jest gmina Biała Podlaska, to jest Gminny Ośrodek Kultury. Ja dziękuję Agnieszce Borowiuk i Sokotuchom, które zazwyczaj są cieleśnie podczas naszych wydarzeń. Dzisiaj je słyszeliśmy, to jest nasz ambasador muzyczny regionu. Fantastyczny, wspaniały, jesteśmy z tego dumni. Bardzo dziękuję Bogitam, tancerkom, instruktorom Gosi Egieło za to, że też zawsze fantastycznie wzbogacają te wydarzenia. Dziś dziękuję szczególnie pracowni i fantastycznemu zespołowi z Perkowic. Ja bardzo dziękuję Pryzmatowi za to zaufanie, za to, że po tej krótkiej przerwie wróciliście. Ja mam nadzieję, że nas nie opuścicie. Dziękuję w imieniu GOK-u i w imieniu mieszkańców gminy Biała Podlaska. Także liczę na współpracę dalej.